Cześć, recenzja roweru Passbike C29 Pro. Po przejechaniu ponad 200 km chciałbym przedstawić Wam jego plusy, minusy i całą recenzję. Także zapraszam. Rower elektryczny Passbike C29 Pro. Rama aluminiowa. Wyjmowana bateria 48V 21 Ah. Bateria zapinana jest na kluczyk, można po odpięciu ściągnąć baterię i naładować ją w innym miejscu poza rowerem, w domu czy w garażu. Możesz również zaopatrzyć się w drugą taką baterię, którą bez problemu będziesz mógł w trasie sobie wymienić. Do tego jest dołączona ładowarka 3A 54,6V. Silnik umiejscowiony w tylnej piaście 48V 1000W. Koła 29 cali, opony są wąskie, z drobną kosteczką. Rower nadaje się na jazdę w każdym terenie. Czy to po ulicy, czy to na jakichś, powiedzmy, duktach leśnych, doskonale sobie poradzi. Waga roweru 28 kg. Nie jest jakoś zbytnio lekko, ale też nie jest jakiś ciężki ten rower. Jesteśmy w stanie go podnieść i przenieść na przykład po schodach. Albo przez tory kolejowe na przykład, prawda, jak przechodzimy. Amortyzator przedni z regulacją oraz blokadą. A jak odblokuję? To teraz mogę. Mamy przerzutkę przednią Shimano Tourney i tak samo tylną przerzutkę, gdzie ona ma tutaj w kasetce 7 przełożeń. Jedna ma 7, z tyłu ma 7 przełożeń, z przodu ma 3 przełożenia. Razem daje to 21 biegów. Gripy na kierownicy z podtrzymaniem na nadgarstki. Twarde, dosyć twarde, takie gumowate, ale dosyć twarde, wygodne. Manetki skokowe z przodu oraz z tyłu. Tutaj mamy 3 tarcze, tak jak powiedziałem, tu mamy 7, czyli 21 biegów. Uchwyt na telefon wykonany z twardego plastiku, jednak trzyma pewnie telefon na swoim miejscu. Wciskamy sobie tutaj. Rozszerza nam maksymalnie całość, cztery te nasze punkty podparcia. Wkładamy i dociskamy. Mój telefon jest na tyle duży, że po prostu już jest dociśnięty, ale telefon bardzo dobrze trzyma, pomimo tego, że wygląda trochę dziwnie i lata. Ale naprawdę uwierzcie mi, że daje radę i nic się z tym nie dzieje. Trzeba mocno tylko przykręcić tutaj mocowanie w tym miejscu do tego telefonu. Trzeba dobrze dokręcić, żeby on się nam nie obkręcał. Na kierownicy znajduje się również zespolony włącznik świateł z klaksonem. Przełącznik do wyświetlacza posiadający 3 przyciski góra-dół oraz przycisk M. Z prawej strony znajduje się również manetka przyspieszenia. Wyświetlacz kolorowy o przekątnej 3,5 cala, centralnie umiejscowiony na kierownicy. W słoneczny dzień słabiej widoczny. Jak widzimy, no widać wszystko na tym wyświetlaczu, natomiast jego jasność nie jest zbyt imponująca, aczkolwiek wszystko widać, nawet słoneczny dzień. Co widzimy na wyświetlaczu? Na wyświetlaczu widzimy oczywiście prędkość. Widzimy oczywiście prędkość w kilometrach na godzinę. Następnie mamy tutaj pokazany ODO, czyli przebieg całościowy kilometrów. Następnie trip, czyli dystans dzienny po włączeniu wyświetlacza. Power, czyli aktualne napięcie. Time, czyli czas od włączenia naszego wyświetlacza. Dodatkowo mamy z lewej strony jakby biegi wspomagania, czyli pas. Strzałką w górę albo strzałką w dół wciskamy sobie numer 1, numer 2, do 3 mamy, tak? Jeżeli chodzi o ukryte menu, od razu powiem, że włączamy sobie poprzez wciśnięcie dwóch przycisków naraz plus, znaczy góra-dół. I teraz zobaczcie, mamy P02. Przyciskiem M, czyli tym środkowym, przełączamy sobie P02, P06 mamy 29, to jest 29 cali, tego nie ruszamy. P08 tutaj mamy, zobaczcie, prędkość 25, możemy odblokować, wcisnąć góra albo dół, mamy już na 50. Następnie znowu przycisk M, P09, jest to wspomaganie, czyli manetka, jeżeli mamy 0, to manetka będzie nam działała od 0. Jeżeli mamy 1, to będzie nam działała od ruszenia. P16 to jest chyba kilometraż.
EP17, nie wiem co to jest, zmieniałem, ale nie zauważyłem żadnej różnicy 0 a 1. I to w zasadzie wszystko. Jak uruchomić, jak odblokować ten rower, jeżeli nie chcę, poprzez ukryte menu P08? Słuchajcie, w tym momencie mamy na maksymalnym wspomaganiu, daję manetką, czyli zablokowany rower około 25 na godzinę, tak? 24-25 na godzinę gdzieś tam pokazuje. Dobrze, jeżeli chcemy odblokować rower, wciskamy dwa przyciski na raz tutaj, wchodzi nam w ukryte menu. Wchodzimy sobie na P08 i tutaj mamy 25, widać? Nie wiem, ja nie widzę, ale może widać. 25, dobrze, to teraz wciskamy sobie na P08, wciskamy sobie teraz na 50 i zatwierdzamy przyciskiem M, po czym dwa razy wychodzimy z menu. Wyszedłem z menu, spróbujmy teraz prędkość. Zobaczcie, jest 25, pomimo tego, że w ukrytym menu jest 50, widzicie to? Jest 50, ale 25 mi jedzie, popatrzcie. Czyli czasami nie działa to odblokowanie w ten sposób. No to co należy zrobić? Należy wyłączyć wyświetlacz. Teraz tak, trzymając przycisk hamulca, włączamy power i trzymamy 10 sekund. Uwaga, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No i puszczamy. I sprawdźmy. Oczywiście pas 5, znaczy 3. Widzicie? I w tym momencie jest odblokowane. Dzięki użytkownikowi, który tutaj kontaktował się ze mną przez komentarze. Dziękuję Ci bardzo, kolego. Tutaj będziecie mieli wyświetlone tego użytkownika informacje. Właśnie on doszedł do tego i pokazał filmik, więc dziękuję Ci bardzo za tą pomoc. Więc możemy sobie odblokować. Jeżeli nie odblokowuję na wyświetlaczu, mamy drugą opcję właśnie przez klamkę hamulca. Jeżeli już jesteśmy przy kierownicy i w tych wszystkich ustawieniach, to jeszcze mamy, zobaczcie, fajną rzecz, gdzie mamy regulowany mostek kierownicy, gdzie ja mogę sobie podnieść albo obniżyć w granicach 50 stopni, tutaj odkręcając te tutaj śrubki, mogę sobie to regulować. Dzięki temu mam wyższą pozycję za kierownicą. Bardzo fajna rzecz, naprawdę bardzo fajna rzecz. Oprócz tego mamy, jeżeli chodzi o wyposażenie roweru, mamy hamulce hydrauliczne. Zobaczcie, hydrauliczne hamulce, olejowe, bardzo skuteczne hamulce. Hamulce można wyregulować, nie ma problemu z dostępem do śrub regulacyjnych. Nie jest to jakieś problematyczne, każdą śrubkę jesteśmy w stanie dotrzeć do niej i sobie wyregulować. Tarcza 16 cm. Dosyć stabilnie hamuje, więc nie ma tutaj problemu. Zaraz zrobimy test hamulców. Linia wyznaczająca nasza to jest to pęknięcie. Będę tutaj starał się zacząć od tego miejsca hamować i mam miarkę, będę mierzył odległość z prędkości najpierw 40 km na godzinę, a potem z maksymalnej dopuszczalnej prędkości, czyli 25 km na godzinę. Więc sprawdzamy. Jest 11,5 metra odległość z 40 na godzinę. Spróbuję jeszcze raz, żeby było sprawiedliwie, że coś tam. Dobra, próbujemy. No, udało mi się pół metra niecałe szybciej zahamować, więc powiedziałem 11,5 metra, tak? Ostatnio, no to jest 11 metrów, powiedzmy, tak? Teraz z 25 na godzinę spróbujemy sobie zahamować.
No zdecydowanie bliżej. Z 25 na godzinę. 4,80. 4,90. Niecałe 5 metrów. No można powiedzieć 5 metrów. Tak, to wychodzi 5 metrów. Z 25 na godzinę 5 metrów. Jesteśmy przy mierzeniu. To od razu sobie sprawdzimy, jakie wymiary miałem Wam podać. Już patrzę. Wymiary od siodełka do kierownicy. Proszę bardzo. Od siodełka do kierownicy. Mamy 51, 2, 3, 4. 54 cm. Jeżeli chodzi o tą odległość, popatrzcie. Tutaj od siodełka do fajki, czy tam do sztycy. 56 cm. Wysokość od podłogi do najniższej pozycji siodełka. Mamy tą pozycję. Wysokość 93 cm. 93 cm. Teraz na maksymalną wysokość podniosę. Tutaj zobaczcie, jest taki też taki oznacznik, żeby wyżej nie dawać, więc damy do tego zakresu o równo 1 m 10 cm, 110. Od najniższego, od korby, tutaj od środka korby mamy wysokość do najwyższego punktu 80 cm, a przy najmniejszym ustawieniu siodełka mamy wysokość 61, około 61 cm. Tak wyglądają wymiary, słuchajcie. Długość całkowita roweru. Oczywiście od najdalej wysuniętego punktu roweru, czyli gdzieś mniej więcej stąd. Ile to będzie? 1,80 m, jakieś 3, może 4. 1,83 m, 1,84 m. Maksymalna waga użytkownika, który może jeździć na tym rowerze, to jest 150 kg. Rower posiada oświetlenie przednie, LED i tylne. Świeci się, tak, świeci się i mamy zespolony czujnik hamowania, czyli jak wcisnę hamulec na klamce, to mamy od razu włączony stop. Przednie koło odpinane na zacisk, tylne na śruby i mamy takie maskownice. Oczywiście to jest przewód do silnika również, tak? Mamy osłonkę na przerzutkę. Z tyłu roweru znajduje się solidnej konstrukcji bagażnik rowerowy. W zestawie przychodzi bardzo pojemna torba, którą na rzepy przyczepiamy do stelażu bagażnika. Torba posiada dwie duże kieszenie na przeciwległych stronach. Jest to bardzo pakowna torba. Mamy tutaj dwie komory. W środku jest pakowna, można wstawić sobie 1,5-litrową butelkę nawet i w drogę, tak? Z drugiej strony mamy identycznie. No i jeszcze oprócz tego mamy taką małą z dwóch stron kieszonkę, gdzie możemy sobie wstawić, nie wiem, jakieś drobne rzeczy. Bardzo pakowna, bardzo fajna torba. Naprawdę fajnie przemyślany patent. Gadżet dodatkowy. W wyposażeniu standardowym znajduje się również solidnej konstrukcji nóżka. Bardzo solidna. Należy tylko pamiętać, żeby przykręcić te dwie śrubki, ponieważ na teście zasięgu nie zapomniałem to dokręcić. Musiałem ręcznie za każdym razem dokręcać, więc wystarczy tylko dokręcić i mamy elegancki, stabilny rower. Zobaczcie, ta nóżka bardzo mocno trzyma. Jest bardzo, bardzo solidnej konstrukcji. Na wyposażeniu znajdują się również długie błotniki, które to trzeba wyregulować tutaj na tych wspornikach, żeby nie obcierało koło o błotnik. No i co? No i jak dobija, posłuchajcie, uderza o konstrukcję bagażnika błotnik. Jest po prostu mała odległość, dlatego tak słychać. Ale można tam sobie coś, nie wiem, podłożyć albo może spróbować obniżyć tutaj na wspornikach. Wtedy nie będzie tak stukało. No mi to nie przeszkadza, wszystko się trzyma. Rower posiada certyfikat bezpieczeństwa CE.
podczas jazdy bez wspomagania mamy możliwość użytkowania roweru jak zwykłego roweru trekkingowego bez wspomagania. Opory jazdy nie są zbyt wielkie, można jechać do celu bez prądu. Szeroka możliwość doboru przełożeń jest wystarczająca do tego, by swobodnie poruszać się bez wspomagania. Przełożenia. Odpowiednie przełożenia dla wspomagania do 25 km na godzinę. Podczas odblokowania, nie polecam tego robić, jedynie tylko na drogach niepublicznych, brakuje natomiast przełożeń przy prędkościach powyżej 40 na godzinę. Po prostu za duże młynkowanie następuje. Te przełożenia, nie ma tak niskich przełożeń do tego, żeby do tych prędkości swobodnie sobie kręcić pedałami. Rower sprawdzi się w codziennych dojazdach do pracy, wyprawach długodystansowych, mniej do zwiedzania miast, gdzie musimy często jeździć z różnymi prędkościami, ponieważ rower nie posiada czujnika nacisku pedałów. To jest największa wada tego roweru. Po prostu rower, kręcąc pedałami, kręcąc korbami, on dąży do zadanych prędkości, takich, jakie ma ustalone przez sterownik, tak? Czyli jeżeli mamy do 25, to na pierwszym biegu będzie, zaraz to Wam pokażę, na rowerze. Dobrze, teraz w tym momencie, nie wiem, czy będziecie to widzieć, ale jak nie będziecie tego widzieć, to ja będę Wam mówił. Zajmujemy się jazdą na pierwszym biegu, czyli włączyłem sobie teraz pierwszy bieg wspomagania. To jest do 10 na godzinę. Nie wiem, czy to będziecie widzieć, ale jest do 10 na godzinę. Drugi tryb wspomagania, 20 na godzinę. Tak, 20 równo na godzinę. No i trzeci oczywiście, 25 na godzinę. Zauważcie, że ja sobie kręcę pedałami tak o, w ten sposób, czyli nie muszę wcale naciskać na pedały, żeby ten rower dążył do zadanej prędkości. Zobaczcie sobie, jak naciskam na pedały, to nie ma różnicy, jak ja mogę tak robić i on i tak do tej prędkości 25 na godzinę się rozpędzi. Oraz po odblokowaniu zobaczcie sobie, jakie ma prędkości na poszczególnych biegach. Tak, działa, czyli pierwszy bieg 20 na godzinę. Drugi bieg. Czterdzieści na godzinę. I trzeci bieg. To już jest max, czyli 49,9. 50, nawet 50 się pokazało przez chwilę. Czyli mamy 50 na godzinę maksymalna prędkość po odblokowaniu. I teraz popatrzcie, mam maksymalne już ustawienia, czyli tak, 50 na godzinę zaraz dam. Zobaczcie, jak ja już kręcę pedałami. Bardzo szybko muszę kręcić pedałami, żeby tą prędkość utrzymywać, więc jest to trochę niebezpieczne przy tych 50 na godzinę, tak? Czyli przełożenia są niedostosowane do takich aż prędkości. Rower jest też bardzo lekki, bardzo fajnie się go prowadzi. Zobaczcie, przy prędkości 50 na godzinę jestem w stanie wykonać takie ruchy. Jest bardzo lekki, lekko się prowadzi rower. Rower jest bardzo mocny. Możecie sobie to sprawdzić na filmie z testu zasięgu, gdzie jeździłem naprawdę pod wysokie góry. Rower będzie idealny dla osób o wzroście od 1,65 m do 2 metrowców tak naprawdę, tak? Czyli zakres regulacji jest naprawdę ok. Zobaczcie, ja mam 1,80 m długie nogi, 1,82 m długie nogi, ale na takiej pozycji siodełka to jestem w stanie sobie po prostu z ugiętymi nogami, stopą całą stać. Natomiast przy maksymalnym podniesieniu do granic możliwości, czyli do tego punktu granicznego na sztycy siodełka, no jest to tak wysoko, że ja nie dosięgam po prostu, o, jak widzicie, do podłogi, do ziemi. Muszę sobie troszkę obniżyć i teraz jest ok. Tak samo jak powiedziałem o tym takim mostku,
gdzie ja mam wyżej troszeczkę kierownicę, ale mógłbym ją przecież gdzieś tam niżej dać, obniżyć, ale byłoby dla mnie niewygodne, ja wolę pozycję taką. Także ja dziękuję Wam za oglądanie materiałów, zachęcam do innych. Jeżeli byście mieli jakiekolwiek pytania, to zachęcam, piszcie komentarze. Możecie sobie zobaczyć, jeżeli jesteście zainteresowani tym rowerem. W opisie pod tym filmem będziecie mieli tak link do sklepu z tym rowerem. Będziecie mieli również dwa linki do innych testów tego roweru, czyli test zasięgu oraz unboxing. Zobaczycie, co jest, jak przychodzi spakowany, co jest w zestawie. Więc zapraszam Was serdecznie, dziękując, trzymajcie się, hej!